Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Kradł w jednym z marketów w centrum Lubina. Podczas ucieczki postrzelił z broni pneumatycznej ochroniarza obiektu. Został zatrzymany w Legnicy, po tym jak skoczył z drugiego piętra. Mężczyzna przebywa teraz w policyjnej celi. Złodziej wszedł do jednego z lubińskich marketów, ukradł 3 kawy i wyszedł ze sklepu. Widząc całe zajście, pracownik ochrony postanowił ująć tego mężczyznę. Wyszedł za nim, dogonił go, doszło między nimi do szarpaniny. W pewnym momencie sprawca wyciągnął broń pneumatyczną i strzelił w twarz ochroniarzowi, uszkadzając mu oko. W wyniku obrażeń mężczyzna, 63-letni ochroniarz, został przetransportowany do szpitala. W wyniku doznanych obrażeń medycy stwierdzili, że musi zostać przewieziony do specjalistycznego szpitala okulistycznego we Wrocławiu, gdzie przeszedł już zabieg. Napastnik to 28-letni mieszkaniec Legnicy. Został zatrzymany dzień po napadzie w jednym z mieszkań. Podejrzany nie chciał otworzyć drzwi funkcjonariuszom, zamknął je od środka. Funkcjonariusze postanowili wejść siłowo do mieszkania, prosząc o wsparcie funkcjonariuszy z Straży Pożarnej w Legnicy. W chwili otwierania drzwi sprawca postanowił uciec policjantom, wyskakując przez okno z drugiego piętra. Nie spodziewał się jednak, że na dole czekają już na niego operacyjni z Lubina. Mężczyzna został ranny, trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg. Dziś został przewieziony do policyjnej celi, wkrótce usłyszy zarzuty i stanie przed sądem. 28-latek był wcześniej poszukiwany do odbycia kary więzienia. Za kratami miał spędzić 8 miesięcy. Zamiast pierwszych zajęć po feriach, ewakuacja i odwołane lekcje. Wszystko to po kłosie pocisku moździerzowego, który odnaleziono na strychu pierwszego liceum ogólnokształcącego w Głogowie. Akcja saperów zakończyła się szczęśliwie, ale sytuacja była niebezpieczna. Około 600 uczniów oraz 60 nauczycieli i pracowników pierwszego liceum ogólnokształcącego trzeba było ewakuować w poniedziałkowy poranek ze szkoły. Na strychu znaleziono bowiem przedmiot przypominający pocisk. Prowadzimy jakby takie prace przygotowawcze do termomodernizacji, także sprzątanie, sprawdzanie strychu. Odkryliśmy pękniętą deskę. Postanowiliśmy zajrzeć pod tą deskę, zrobił to nasz konserwator i kiedy po prostu zobaczył ten ułomek drewna, no okazało się, że jest tam przedmiot, który przypomina, nie wiem, jakiś pocisk. Na miejsce natychmiast zostały wezwane służby wraz z patrolem saperskim. Ze względów bezpieczeństwa postanowiliśmy po prostu wezwać patrol saperski, zabezpieczyć teren, odwołać zajęcia, bo przede wszystkim tutaj liczy się bezpieczeństwo. No i czekamy na saperów, zobaczymy, jaki będzie werdykt. Mam nadzieję, że się mylimy, że jest to atrapa, nic niebezpiecznego. Po kilku godzinach okazało się, że znaleziony przedmiot był wystrzelonym pociskiem, który w każdej chwili mógł wybuchnąć. Na szczęście udało się bezpiecznie go usunąć ze szkoły. Celowo postanowił wysadzić butlę z gazem i wywołać eksplozję mieszkania swojej partnerki. To wstępne ustalenia w sprawie wybuchu i pożaru poddasza, do którego doszło w Cinawie. Ciężko ranna kobieta walczy o życie. Strażacy otrzymali zgłoszenie o eksplozji i pożarze budynku przy ulicy Wołowskiej około godziny 20:40. Gdy służby dotarły na miejsce, z mieszkania na poddaszu wydobywały się potężne języki ognia. W pierwszej fazie od razu zostały wprowadzone 2 prądy gaśnicze, jednocześnie ze sprawdzeniem lokali mieszkalnych i 1 prąd gaśniczy z zewnątrz. Po sprawdzeniu mieszkań ewakuowano jedną osobę, pozostali lokatorzy ewakuowali się przed naszym przybyciem. Kobieta została wyciągnięta przez strażaków z płonącego mieszkania. Z poparzeniami w bardzo ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie o ciężkie uszkodzenie ciała oraz o spowodowanie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wysokich rozmiarów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuch to celowe działanie. W tym
mieszkaniu położonym w bloku wielorodzinnym doszło do wybuchu butli gazowej. W wyniku tego zdarzenia przebywająca w tym lokalu kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała, została przetransportowana do Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie walczy o życie. Z mieszkania tego także wybiegł partner kobiety. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania mężczyzny, który też doznał niewielkich obrażeń, ale już na miejscu udało się zabezpieczyć dowody w sprawie. Strażacy z mieszkania wynieśli m.in. butle z gazem, a te wersje zdarzeń potwierdzają także sąsiedzi. Mówili, że był jeden wybuch, czyli że wybuchła butla z gazem, że ponoć ten pan przyniósł jeszcze jedną butlę do mieszkania. Pogotowie zabrało panią Halinkę z licznymi obrażeniami, a osobnika, który ponoć to podpalił, czyli jej konkubina albo nie wiem, przyjaciela, zabrała policja w kajdankach. W budynku mieszkało 14 rodzin. Mieszkańcy mogli spędzić ubiegłą noc u swoich znajomych i najbliższych. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy będą mogli wrócić do swoich domów. Sam pożar mieszkania udało się strażakom opanować po 3 godzinach, ale ogień przeniósł się także na dach. W akcji gaśniczej wzięło udział 8 zastępów zarówno ochotniczej, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Do sprawy wrócimy. Kibic z Legnicy zatrzymany. Policja nie wyklucza, że będą kolejne. Mężczyzna trafił do policyjnej celi za odpalenie racy świetlnej podczas meczu na lubińskim stadionie. Zatrzymany to 21-latek. Podejrzany jest o odpalenie racy podczas trwania imprezy masowej. Dodatkowo podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili przy nim i zabezpieczyli amfetaminę. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Mundurowi nie wykluczają dalszych zatrzymań. Poza tym przed meczem policyjne psy wytropiły na terenie stadionu kilkadziesiąt rac, które kibice ukryli w głośnikach. Aby zmylić psy szkolone do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, race były przysypane kawą. To szczęście w nieszczęściu, że nie doszło do tragedii. 64-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, który uczył się latać na terenie lubińskiego aeroklubu, rozbił swój śmigłowiec podczas próby lądowania. Na terenie aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbywały się loty treningowe. Śmigłowiec Robinson R-22 przyleciał do Lubina z jednej z czeskich szkół latania. Jak wstępnie ustaliliśmy, 64-letni mieszkaniec powiatu województwa kujawsko-pomorskiego odbywał w dniu dzisiejszym swój pierwszy solowy lot helikopterem w ramach nauki i zdobywania licencji lotniczej. Nie znamy jeszcze przyczyn, z jakich helikopter stracił nośność i uderzył o ziemię. Nie wiem, jakie miał doświadczenie, bo to nie jest nasz uczeń. Tutaj do nas przylecieli z Czech śmigłowcem i użyczaliśmy tylko przestrzeń powietrzną. Niemniej jednak wiem, że był to już taki zaawansowany uczeń pilot, wykonywał już loty samodzielne. 64-latek został zabrany przez medyków do szpitala. Wyszedł o własnych siłach, nic mu się nie stało. Śmigłowiec jest uszkodzony. Doszło do nieszczęścia, ale na szczęście wszystko jest w porządku z człowiekiem. Przypomnijmy, że to już trzeci raz, gdy na terenie aeroklubu Zagłębia Miedziowego maszyna rozbiła się o ziemię. To szczęście w nieszczęściu, że żaden z pilotów nie ucierpiał podczas wypadku. Szczegóły tego zdarzenia, tak jak w przypadku pozostałych, będzie ustalała Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wycięło blisko 200 drzew, wartość strat to aż 65 tysięcy złotych. Policjanci wspólnie ze Strażą Leśną zatrzymali 41-latka, który podejrzany jest o to przestępstwo. Policjanci z Rudnej wspólnie ze Strażą Leśną wpadli na trop podejrzanego 41-latka. To mieszkaniec powiatu polkowickiego. 41-latek został zatrzymany, kiedy wyjeżdżał już z lasu, miał na przyczepie olchę, którą wcześniej ukradł. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów, które potwierdzałyby legalność wycinki drzewa. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna ten dokonał kradzieży i wycięcia około 200 drzew. Jak się okazało, to była tylko część skradzionej olchy. Podejrzewany większą część swojego łupu sprzedał innym osobom na opał. 41-latek usłyszał zarzut kradzieży. Stanie przed sądem, grozi mu do 5 lat więzienia. 22-letnia kobieta urodziła dziecko pod wpływem narkotyków. Badania w głogowskim szpitalu szybko wykazały, że dziewczynka również przyszła na świat z amfetaminą w organizmie. Sprawę bada prokuratura.
Dziewczynka przyszła na świat w połowie lutego tego roku. Wątpliwości co do stanu jej matki pojawiły się już podczas przyjęcia na oddział szpitalny. Lekarze podejrzewali, że może być pod wpływem narkotyków. I rzeczywiście te wstępne badania już potwierdziły, że kobieta znajduje się pod wpływem amfetaminy. Dziecku nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo po urodzeniu. Dziewczynka urodziła się donoszona, aczkolwiek ten stan matki już potwierdzony na tym wstępnym etapie postępowania, a teraz jeszcze będziemy badać go w szczegółach, uzasadniał powstanie podejrzenia, że bezpieczeństwo dziecka przy tej matce może być zagrożone. Sąd zdecydował, aby dziewczynka trafiła do pieczy zastępczej. Badania wykonane w szpitalu wykazały, że i ona była pod wpływem amfetaminy w wyniku zażywania tych środków przez matkę. Jeszcze chcemy przeprowadzić takie szczegółowe badania, jakie to było stężenie, a także szczegółowo sprawdzić, czy matka zażywała narkotyki w czasie ciąży. I tutaj też wymaga to pewnych specjalistycznych badań i takie badania są już na chwilę obecną przeprowadzane. Dla policji, śledczych oraz sądu najważniejsze początkowo było zapewnienie bezpieczeństwa dla dziecka. Na tym etapie jest zbyt szybko, aby mówić o zarzutach. Na chwilę obecną prowadzimy tutaj dochodzenie o narażenie tej dziewczynki, noworodka, na bezpośrednie niebezpieczeństwo, co najmniej ciężkiego uszkodzenia ciała. To jest postępowanie w sprawie. No, trzeba tutaj też mieć na względzie, że matka jest też po porodzie, więc gromadzimy tutaj dowody, żeby na pewnym etapie tego postępowania ocenić, czy było narażenie dziewczynki. Za narażenie noworodka na co najmniej ciężkie uszkodzenie ciała grozi od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Budynek nowej stacji pogotowia medycznego w Lubinie uroczyście otwarty. Mieści się pomiędzy Regionalnym Centrum Zdrowia a Inkubatorem Przedsiębiorczości. Inwestycja kosztowała ponad 12 300 000 zł. Lubińska Stacja Pogotowia posiada pionierski system dezynfekcji, który podobnie jak w szpitalach covidowych umożliwia bezpieczny powrót załogi po kontakcie z pacjentem potencjalnie zakaźnym. Poza tym zaplecze szkoleniowe i administracyjne dla zespołu ratownictwa. Na piętrze znajdują się pokoje socjalne zapewniające komfort podczas całodobowych dyżurów lekarzy i ratowników. Te warunki, które Państwo otrzymujecie za naszym pośrednictwem, ale tak naprawdę od marszałka, dlatego że marszałek pozwolił nam na pewną fantazję budowy tego obiektu, czyli jakości pracy państwa, podniesienia tej jakości. A jak ona jest istotna, to chyba każdy z nas wie, który dzwoni do państwa o pomoc, dlatego że jeśli jest zmęczony i niezrelaksowany pracownik pogotowia, to te diagnozy są dużo późniejsze, ich praca jest po prostu mniej wydajniejsza, a wydaje nam się, że te warunki, które chociaż w części odciążą państwa psychicznie, tak naprawdę zmęczenia, to tym napięciem ratowania życia i tym czasem szybkim, który Państwo musicie podjąć decyzję natychmiastową, które może w jakiejś części zrekompensuje uciążliwą pracę. Niezwykle ważne jest w ochronie zdrowia to, żeby też zachęcać ludzi do podejmowania tych młodych, którzy decydują też o swojej karierze zawodowej, żeby ich nakłaniać do tego, żeby właśnie wchodzili w system ochrony zdrowia, to poprawa jakości i warunków pracy. I to jest właśnie ten element. To się dzieje w różnych miejscach na terenie Dolnego Śląska, w naszych placówkach, szpitalach. Te inwestycje mają właśnie na celu to, żeby te warunki były jak najlepsze, żeby ten sprzęt był jak najbardziej nowoczesny, po to, żeby jak najwięcej osób wybierało właśnie tą ścieżkę. Nowa stacja pogotowia posiada dodatkowe zaplecze szkoleniowe i administracyjne dla całego zespołu. Życzyłabym wszystkim, żeby te budowy szły w tak szybkim tempie jak ta, gdzie prace odbywały się na dwie zmiany i naprawdę w bardzo szybkim tempie powstał ten budynek. W tym budynku jest nowoczesny sposób dekontaminacji zespołów. Są pomieszczenia naprawdę bardzo dobrze dobrane. Jest możliwość dekontaminacji naszych ambulansów, gdzie jest miejsce na to, żeby spokojnie dekontaminować, czyli dezynfekować karetkę. Jest dużo większy garaż niż ten, który mieliśmy do tej pory.
Tam mieściły się tylko 4 karetki, tutaj mamy 6 i nie ma już potrzeby odśnieżania karetki przed wjazdem do pacjenta, co powoduje, że ta karetka szybciej może dojechać do pacjenta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ratownicy przeniosą się do nowego budynku już 9 marca. Bo już nie możemy doczekać, jak się dostaje prezes, że szybko chce otworzyć. Planujemy na 9 marca. Jeżeli będziemy mieli połączenie telefoniczne, jeżeli będzie internet, to zabieramy zabawki już szybko tutaj. To jest więcej niż można mieć. Nikt nie ma takiej pięknej sali konferencyjnej, gdzie można ćwiczyć, gdzie można szkolić się. Mamy wszystko klimatyzowane pokoje. Mamy 4 łazienki, mamy pokój, apartament właściwie lekarski, bo z łazienką i tak dalej. Także komfort jest bardzo, bardzo duży. Oddzielny moduł budynku zajmuje warsztat przystosowany do napraw i serwisowania karetek pogotowia. Cała inwestycja kosztowała ponad 12 300 000 zł. Pociągi z Lubina, Legnicy czy Głogowa mają wrócić na dworzec Śpiewocki we Wrocławiu. W połowie marca władze województwa podpiszą umowę ze spółką PKP PLK w sprawie modernizacji dworca i potrzebnej do tego infrastruktury. Dworzec Świebocki to drugi najstarszy dworzec we Wrocławiu, ale ostatni pociąg dotarł tutaj w 1991 roku. Władze województwa chcą przywrócić ruch kolejowy. W planach jest przywrócenie ruchu pociągów, elektryfikacja oraz budowa kolejnego toru. 14 marca podpiszę umowę z PKP PLK na program Kolej Plus, a w ramach tego programu będzie rewitalizacja dworca Świebockiego. A jest to tyle istotne, iż pozwoli dodatkowo puszczać pociągi w ruchu aglomeracyjnym, a szczególnie w kierunku z Legnicy, czyli pociągi z Lubina, Głogowa czy też Legnicy będą mogły być w przyszłości odprawiane alternatywnie na dworcu Świebockim. Program Kolej Plus przewiduje, że prace mają zakończyć się do 2028 roku, ale samorząd województwa dolnośląskiego ma nadzieję, że pierwsi pasażerowie będą mogli korzystać z dworca Świebockiego już za 2-3 lata. Jednym z priorytetów obecnych władz województwa jest rozwijanie kolei. Zamiast złożenia podpisów pod strajkowym porozumieniem, długie godziny oczekiwania zakończone przedłużeniem negocjacji. Czy miastu i związkowcom uda się oficjalnie wypracować kompromis? Choć związkowcy doszli do porozumienia z prezydentem już w środę, dokumenty w tej sprawie do dziś czekają na podpisy stron. Strajkujący przyzwyczaili się już do tego, że miasto wystawia ich cierpliwość na próbę, ale wczoraj nastąpiło apogeum. Pracownicy opieki społecznej przebywali w murach ratusza jeszcze po północy. Te ustalenia główne są jakby, strony się tutaj porozumiały, jednak występują rozbieżności w szczegółowych zapisach, konkretnie w porozumieniu i stąd ta zwłoka. Mamy nadzieję, że dzisiaj to zostanie już wyjaśnione i zakończone. Jak ustaliliśmy, strony różnią szczegółowe zapisy dotyczące m.in. realizacji podwyżek, a konkretnie źródeł ich sfinansowania. Wszystko to wpływa na nastroje strajkujących, ale i wielu podopiecznych MOPS-u czy rodziców, którzy od poniedziałku nie mogą zaprowadzić swoich pociech do miejskich żłobków. Pracownicy są zdenerwowani tą sytuacją, chcieliby już jakby wyjaśnienia sprawy i na to czekają. Jak zaznacza strona związkowa, podpisanie porozumienia zakończy strajk. Jeśli dojdzie do tego jeszcze dziś, strajk będzie mógł zakończyć się po tygodniu, a zatem w poniedziałek, 6 marca. To było podsumowanie wydarzeń tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.